Przed wejściem do tego tunelu stoją cztery osoby. Sportowiec, który biega tak szybko, że przejście przez ten tunel zajmuje mu tylko minutę. Tata, który pokonuje tę trasę w 2 minuty. Babcia, która potrzebuje 5 minut. Oraz dziadek, który potrzebuje aż 6 minut. Przez wąski tunel mogą przechodzić tylko 2 osoby jednocześnie. Na dodatek jest w nim bardzo ciemno i potrzebna jest w nim latarka. Ale te 4 osoby mają tylko 1 latarkę, dlatego za każdym razem trzeba ją zanosić z powrotem do osób, które czekają przed tunelem. Mamy jeszcze jeden problem. Baterie latarki starczą tylko na 13 minut. Zastanawiam się, czy potrafisz wymyśleć sposób, jak przeprowadzić wszystkie osoby na drugą stronę tunelu. Może ci się wydawać, że nieważne co zrobisz, zawsze zabraknie minuty lub 2. Ale rozwiązanie istnieje. Zobacz, najpierw przebiega sportowiec razem z tatą. Sportowiec musi trochę zwolnić i wspólnie z tatą przejść przez ten długi, ciemny tunel. Jednak po 2 minutach są już po drugiej stronie. Sportowiec, jako najszybszy, wraca z latarką. Minęły dopiero 3 minuty. Teraz najtrudniejsza część. Babcia wspólnie z dziadkiem biorą latarkę i spokojnie przechodzą przez ten tunel. Zajmuje im to aż 6 minut, ale nie mogą się przecież przewrócić. Zostały tylko 4 minuty, ale sportowiec jest po złej stronie tunelu. Dlatego też tata zanosi sportowcowi latarkę, co zajmuje 2 minuty, a potem wspólnie wracają przez tunel, co zajmuje im kolejne 2 minuty. Po 13 minutach wszyscy szczęśliwie znaleźli się po drugiej stronie tunelu. Wejdź na Pistacja TV. Znajdziesz tam krótkie filmy, z których nauczysz się matematyki.